Listy do Polski. Autorem następnego dźwiękowego listu do państwa jest człowiek, który spotkał Boga, jak mówi się czasem o nim we Francji. André Frossard jest jednym z najbardziej znanych katolickich pisarzy francuskich. Autor takich tytułów jak Bóg istnieje, spotkałem go, 36 dowodów na istnienie diabła, Nie zapomnijcie o miłości, czyli ofiara Maksymiliana Kolbe, portret Jana Pawła II, czy wydanej ostatnio książki Pytania o Boga. André Frossard jest również członkiem rady redakcyjnej gazety Le Figaro. Czy uważa pan, że możliwe, czy w ogóle potrzebne są trwałe zmiany w świadomości polskiego społeczeństwa? Je ne savais pas qu'elle se portait mal moralement et mentalement. On a pas cette impression d'ici. En France, on admire beaucoup les Polonais pour la belle résistance qu'ils ont. Nic mi nie wiadomo na temat złego stanu świadomości czy moralności polskiego społeczeństwa. Tu we Francji bardzo podziwia się Polaków za ich upór wobec totalitaryzmu. Mój Boże, mówi mi pan, że Polacy są w nie najlepszym stanie duchowym. Nie, to nieprawda. To niemożliwe. Jak na razie odnosi się wrażenie uczestnictwa w wielkich egzorcyzmach. Widzieliśmy rozprzestrzenianie się totalitarnego diablika we wszystkich możliwych kierunkach. Zdaje sobie sprawę, że tu i ówdzie odradza się on w innej formie, ale nie sądzę, żeby komunizm był w stanie zostawić w Polsce jakieś trwałe ślady. Ślady, jakie zostawia komunizm, to coś w rodzaju wspomnień po nieprzyjemnym przeżyciu. Ale cóż takiego mógł komunizm zmienić w świadomości Polaków? Stąd nie widzę nic takiego. Trudno stąd zauważyć. W obecnej sytuacji największym niebezpieczeństwem jest to, o czym mówił papież w trakcie swojej wizyty w Czechosłowacji. Społeczeństwa, które wykazały tyle odwagi, duchowego uporu, po trochu tracą te wspaniałe cechy nabyte w okresie prześladowania przez totalitaryzm. Najczęściej prześladowcy zmuszają naród do wykazania mężności, a kiedy oprawcy odchodzą, znikają, czy jak w waszym wypadku wycofują się, wtedy pojawia się sytuacja zagrożenia duchowego dla narodu. Nie chodzi o odrodzenie w sobie duchowej mężności. Wydaje mi się, że w żadnym momencie jej nie straciliście, ale o uchronienie się przed roztrwonieniem sił w lesie wolności, który u siebie posadziliście. Chodzi przede wszystkim o to, by, tak jak mówił papież, umieć przeciwstawić się pokusie zachodniego materializmu, który jest bardzo pociągający, urzekający. Oczywiście wizja społeczeństwa konsumpcyjnego jest bardziej atrakcyjna niż wizja społeczeństwa niematerialistycznego, ale który jednocześnie, i trzeba o tym pamiętać, doprowadził do narodzin marksizmu na końcu XIX wieku. Tego samego marksizmu, od którego próbujemy się uwolnić na końcu XX. To właśnie stanowi niebezpieczeństwo. Engendrer le marxisme à la fin du XIXe siècle. Ce marxisme a tant de peine à se débarrasser à la fin du XXe. Alors ça, c'est un danger. Et puis, Gorbatchev. Poza tym Gorbaczow. Oczywiście był on zwolennikiem wprowadzenia pewnych form liberalizacji, temu nie da się zaprzeczyć. Jednak w sytuacjach kryzysowych pokazuje on granice swojej wolności. W związku z sytuacją na Litwie widać dokładnie, na co jest w stanie pozwolić, a na co nie. Dlatego rzecz jasna, lepiej by było, żeby wszystkie zmiany przebiegały w spokoju i bez przemocy. Jednak gra nie jest skończona. Wolność nie została ostatecznie zdobyta. Ciągle jeszcze możliwy jest odwrót. Nie mówię odwrót w stylu chińskim, stłumienie dążeń do wolności przez wojsko i policję. W to nie wierzę. Byłoby to zbyt trudne do przeprowadzenia. Parce que ça serait vraiment trop difficile. Et puis quel genre de société, comme vous le disiez, va succéder à la société totalitaire? Następna kwestia to pytanie, jaki typ społeczeństwa ma zastąpić społeczeństwo totalitarne, niepotrafiące rozwiązać problemów życiowych. Trudno powiedzieć, jakie to ma być społeczeństwo. Rozwiązanie, które wydaje się rozsądne w obecnej sytuacji, to społeczeństwo, którego funkcjonowanie oparte jest na gospodarce wolnorynkowej, niezależności przedsiębiorstw, odrodzeniu własności prywatnej. W końcu wolność to kwestia własności. Gdy ma pan małą własność, w jej ramach staje się pan niezależny. Gdy znosi się własność prywatną, ludzie stają się tłumem zależnym od państwa, który wcześniej czy później zmienia się w gromadę niewolników. Dlatego odrodzenie własności prywatnej, szczególnie własności prywatnej chłopów, jest niezbędne.
W gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do wymyślenia albo odtworzenia gospodarki, która funkcjonuje i która będzie działała w oparciu o zasady zgodne z naturalnym porządkiem rzeczy. W końcu to, co najbardziej zadziwiało w systemie marksistowskim, to jego strona surrealistyczna. To było malarstwo abstrakcyjne, żadnego związku z rzeczywistością, również od strony statystyk. To był ekonomiczny Picasso. Nawet nie to. To był po prostu system, w którym wyobrażono sobie, że słowa tworzą rzeczy. Wydaje mi się, że należy wrócić do gospodarki naturalnej, to znaczy opartej na inicjatywie jednostek, pragnieniu człowieka, by coś ze sobą zrobić. To pragnienie proste i naturalne. Nie wymyślił tego liberalizm. Nikt nie jest zobowiązany zamieniać jednego systemu drugim. Wystarczy po prostu przyglądać się naturze i postępować zgodnie z nią. Naturalne jest, że człowiek rozpoczyna działalność gospodarczą, kiedy ma nadzieję na poprawę warunków, w jakich żyje, i przestaje ją podejmować w momencie, kiedy taka nadzieja w nim gaśnie. To proste. W celu stworzenia takiej gospodarki nie jest konieczne przejmowanie zachodniego ateizmu. Zresztą to ten ateizm nie pozwala zachodnim społeczeństwom zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na wschodzie. Przecież wszystko to, co się u was dzieje, ma swoje korzenie w postawie duchowej. Polski Kościół jest prawdziwym skarbcem wartości i tożsamości narodowej. Co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego Polska, Polacy nie mogą o tym zapomnieć. Domyślam się, że nie wszyscy przychodzą na mszę codziennie nie rano o 6 przed pójściem do pracy. Szkoda. No ale cóż. Jednak nie mogą przecież zapomnieć, że to dzięki wierze potrafili przetrwać i to ich wiara wzbudziła podziw całego świata. C'est dommage, mais enfin, c'est bon. Mais en tout cas, ils peuvent tout de même pas oublier que c'est leur foi qui leur a permis de tenir. Wszystko, co się stało, ma swoje źródła w duchu. To wybuch prawdy w systemie opartym całkowicie na kłamstwie, który spowodował rozpad systemu. Polska może coś na ten temat powiedzieć. Ja osobiście zrozumiałem, że coś zdarzy się na wschodzie na początku zeszłego roku, kiedy to na jakimś zjeździe w Moskwie 2000 delegatów przypominających jak zwykle pułki z mrożonkami. Jeden z nich podniósł się prosząc o głos i powiedział: to, co jest nie do zniesienia w naszym systemie, a było to transmitowane przez telewizję, to fakt, że nie sposób kupić młotka w tym samym sklepie, co gwoździe. Powiedziałem sobie, no, zaczyna się. Początek końca. Najmniejsze prawdy mają moc wybuchów jądrowych. Od chwili, gdy prawda wkracza w system taki jak ich, wyrok na niego zostaje wydany. Skazuje sam siebie. I do tego właśnie doszło. On ne trouve jamais le marteau dans le même magasin que les clous. Et j'ai dit, on était en train de regarder, je dis, ça commence comme ça, ils sont fichus. Les plus petites vérités ont une puissance nucléaire, n'est-ce pas ? À partir du moment où la vérité entre dans un système comme celui-là, il est condamné, il se condamne lui-même. Et c'est ce qui est arrivé. Swój list do Polski przesłał za naszym pośrednictwem André Frossard.